A więc jedziemy na targi Poznania. Dajemy czapkę, bo jest ciepło, nie wiem po co ja mam. Jest godzina aktualnie 7:58, wyjechałem o 7. Przed nami jeszcze jest kawałek drogi. Ktoś koło, już Wam mówię dokładnie, tylko sobie nawigację powiększę na radiu. Jeszcze mi zostało 156 km, czyli już stówkę ponad zrobiłem. Jedź. Co Wam powiem, no chciałbym sobie zamontować Audi z tyłu na szybie. Mam fajną płaską szybę, taki wyświetlacz, chyba policja, gdzie pisujemy jakieś tam różne teksty, które chcemy, żeby się wyświetlały. Pojadę sobie lewym pasem, 120 na godzinę, na drodze, na której prędkość dopuszczalna jest 120 na godzinę. Po prawej stronie jest 10 tirów w rzędzie, więc je wyprzedzam po prostu, zwyczajnie. Jakiś ambitny pan w Maździe stwierdził sobie, że będzie sprawdzał, czy działają mu światło długie. I w tym momencie bym mu taki napis wyświetlił z tyłu. Nie wiem, czy znasz, złama się przepisy, ale tutaj, na tej drodze jest 120 na godzinę. To była piękna rzecz. A zrobiłem to inaczej. Przejechałem swoje, zjechałem na prawo, zmierzył mnie wzrokiem, opatrzyłem się i... uśmiechnąłem, pomachałem. Taki był wielce oburzony. Przepraszam. Ja rozumiem, jakbym tira wyprzedzał z prędkością 100 na godzinę. Wlekę się. Może mnie gościu spuentować. Ale jak limit prędkości jest 120 na godzinę, nie popełniam błędu. Ale taka lekka dygresja. A więc lecimy dalej z koksem na targi PGA. Gdzie spotkamy się większą ekipą. A ja tą kamerkę muszę odłączyć i ją do ładowania podłączyć, bo mam tylko jedną baterię. A mam około 50% baterii, a chciałbym targi nią ograć. Coś tam może aparatem, ale aparatem to ciężko. Lepiej tą kamerką sportową. Dobra, leci. No nie jest źle. Na ładowaniu też nagrywa. Kurde. Mikroport mam też naładowany. Z tego co widzę. Działa cały czas. Lecimy. Coś mi pokazuje. O kurde. Jest niedobrze. Ty no kurwa. Zdziebko chujowo jest. Zapaliła mi się chyba lampa Aladyna z tego co widzę. No zajebane na serieczki, a w tam prom! One hour later. Co to byłby wyjazd bez przygody? Na ostatnim wyjeździe do Rafała, pamiętacie na wystawę co byłem, no to strzelił mi pasek, rozstrzeliła się chłodnica, a teraz musiałem dolać setkę oleju, tak półtorej setki, bo dostałem komunikat na liczniku, że mam olej przy minimum. No i tak było, jak patrzałem, to był przy minimum. Teraz jestem w Gorzowie, do Poznania zostało jeszcze mi 134 km. Jechać, sprawdzać, obserwować, będę patrzał teraz, no nie wiem, no, ciężko mi powiedzieć. Zobaczymy. No ale zrobiłem też tych kilometrów troszkę, więc też nie ma co się dziwić, nie? Wiecie jak jest. Dobra. Lecimy dalej. Otóż witamy Was na PGA.
PGA 18. No żartuję. Witam Was na PGA. PGA, targi, które powstały w 2004 roku, w tym roku obchodziły 20-lecie. Otóż na targach w tamtym roku, jak podają właśnie twórcy PGA, było około 52 tysięcy zwiedzających. Co moim zdaniem było dość realną liczbą, patrząc na to, ile osób było w sobotę i nawet w niedzielę. W tym roku zauważyłem niestety o wiele mniejszą ilość stanowisk. Nie było takich stanowisk typu na przykład Microsoft, jak było w tamtym roku, czyli Xbox. Nie było stanowisk w tym i w tamtym roku PlayStation. Były jakieś gry takie na przykład mniej popularne. Co mi się bardzo nie podobało, to było to, że było stanowisko na przykład gry Kingdom Come Deliverance 2 i gry Gothic Remake. I nie można było wejść i nagrać tego, jak się w to gra. Niestety zakaz kamerowania i nagrywania spowodował to, że nie było kamerowania i nagrałem nic. Nagrałem tylko i wyłącznie z zewnątrz. Mateusz zagrał w Kingdom Come, mi się nie chciało stać w kolejce, chociaż była możliwość zagrać, jakoś stwierdziłem, że poczekam do premiery. Nie będę sobie robił spoilera. Tak poza tym, najbardziej na targach PGA w tym roku, co mi się podobało, w moim odczuciu skromnym, to było stanowisko Żabki, więc można było sobie kupić to samo w Żabce. Hot doga można było kupić już na Halloweenowego, można było kupić sobie kawę bardzo dobrą. Ja zawsze biorę latte macchiato oczywiście. No ba, specjalnie sobie kurwa potrzeba fała, żeby zaprogramował taki napis, kurde. Więc polecam serdecznie. To właśnie było śmieszne w tym wszystkim. Nie było stanowiska Rockstara jak w zeszłym roku, czyli nie chodziły piękne panie rozdawać puszek. Nie było na przykład KitKatów, gdzie na stanowiskach Nintendo można było sobie zjeść KitKata. Ludzi w sobotę było sporo, w piątek nie było Media Day. To co było dla mnie piękne rok temu, że kupowało się droższy bilet i miało się te kilka godzin spokoju przed całą resztą ludzi. Można było sobie wejść jako media i można było od godziny, jak dobrze pamiętam, 9 do 12 mieć swobodny czas na to, żeby pochodzić, pozwiedzać bez takiej dużej ilości ludzi. No w tym roku tego nie było, niestety. Jedyne co zrobili, to było dla posiadaczy karnetu, czy takiej opaski na rękę, że można było posiedzieć do godziny 20, z tego pamiętam chyba 3 w sobotę i chyba tyle. Znaczy w piątek i w sobotę do 23. Inni uczestnicy chyba w piątek o 20, a w sobotę, nie, w piątek o 18 musieli opuścić, teoretycznie, bo oczywiście nikt nie wychodził. No i w sobotę też teoretycznie nikt nie wychodził, bo nigdy tego nie sprawdzał, kto ma karnet, także nie wyganiali ludzi. Ale polecam serdecznie, widzimy się tam znowu za rok.